Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Pola słoneczników nigdy nie kojarzyły mi się z cmentarzem, gdzie groby ciągną się kilometrami, chaotycznie porozrzucane przez los, który nie szczędził bólu nikomu. 298 osób, w tym 80 dzieci, 15 członków załogi, kilkanaście narodowości. To jedna z największych lotniczych katastrof. Okoliczności tragedii są trudne do zrozumienia, mimo że szczegółowe śledztwo trwało niemal 3 lata. Ukraina, pogrążona w chaosie walk z separatystami w Donbasie, przekazała śledztwo prokuraturze holenderskiej. Po żmudnej, szczegółowej pracy Rada Bezpieczeństwa Holandii wyjaśniła, jak doszło do zestrzelenia samolotu. Następnie zespół śledczych wskazał 4 mężczyzn winnych ataku i zbiorowej śmierci tylu niewinnych ludzi. Mija 10 lat od tej katastrofy. Lot MH17. Flight MH17 to Kuala Lumpur is departing in 10 minutes from gate G3. Cornelis Schindler, na którego wszyscy mówili Cor, i jego dziewczyna Nil Tie Tol lecieli do Kuala Lumpur na wakacje życia. On 33 lata, ona 30. Prowadzili małą kwiaciarnię w mieście Volendam na północy Holandii. Z Kuala Lumpur chcieli dotrzeć na Bali. Mieli zaszaleć, zanim się pobiorą i założą rodzinę. Przyjaciele Kora żartowali z niego, że leci na urlop liniami Malaysia Airlines. Nie miały w tym czasie dobrej prasy. W marcu 2014 roku zaginął lot Malaysia Airlines 370 z Kuala Lumpur do Pekinu. A właśnie do Kuala Lumpur leciał MH17. Kor był perkusistą w amatorskim zespole rockowym, miłośnikiem ciężkiego brzmienia i jeszcze cięższego humoru. 17 lipca 2014 roku, tuż przed boardingiem na lotnisko z Schiphol, krótko po 11, opublikował zdjęcie Boeinga 777, lot MH17. Jeśli zniknie, oto jak wyglądał, napisał na swoim profilu. Nick Norris, lat 68. Odwoził swoje wnuki z wakacji do domu. Był już czas wracać do szkoły. Całą rodziną spędzili ostatnie dni w Europie. Mo miał 12 lat, Evie 10, Otis 8. Ich rodzice zostali jeszcze w Europie, żeby pozwiedzać sami. Byli zdruzgotani śmiercią swoich dzieci i ojca. Co najmniej 6 pasażerów, którzy zginęli na pokładzie rozbitego samolotu Malaysia Airlines, podróżowało do Melbourne w Australii na międzynarodową konferencję poświęconą AIDS. Jednym z nich był Joseph Lang, znany badacz i lekarz, którego celem było obniżenie kosztów leczenia w biednych krajach Azji i Afryki. Quinn Shinchman chciał być najmłodszym w historii szefem amerykańskiej firmy. Miał 18 lat. Właśnie ukończył pierwszy rok studiów z międzynarodowego biznesu w Amsterdamie. Podwójne holendersko-amerykańskie obywatelstwo. Ojciec Quina, Thomas, odczytał jego nazwisko i nazwiska innych ofiar na obchodach 10. rocznicy tragedii pod pomnikiem przy lotnisku Schiphol. W rozmowie z agencją AP przyznał, że nauczył się żyć ze stratą syna, ale nie może zaakceptować, że Rosja nie chce przyznać się do odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu. Jack O'Brien miał 25 lat. Wracał do Australii po 7-tygodniowej podróży po Europie. Odwiedził też Moskwę i Petersburg. Był wielkim fanem piłki nożnej. Oglądał większość rozgrywek. Nie mógł przegapić finału Mistrzostw Świata w Brazylii. MH17 został zestrzelony 4 dni później. Ojciec Jacka napisał list otwarty do Władimira Putina. Przypomniał zamach na samolot linii lotniczych Metrojet, lecący z Kairu do Petersburga, do którego doszło w październiku 2015 roku. Powiedział pan o sprawcach: dopadniemy ich, gdziekolwiek się ukryją. Apeluję do pana o taką samą determinację w postawieniu przed sądem osób odpowiedzialnych za zestrzelenie MH17. Nasza rodzina jest głęboko zaniepokojona tym, że działania pańskiego rządu to bardziej utrudnianie śledztwa.
samolot Boeing 777, lot MH17, wyleciał z lotniska z Schiphol w Amsterdamie po 12 polskiego czasu. Był 17 lipca 2014 roku. Po ponad 12 godzinach maszyna miała wylądować w Kuala Lumpur. Samolot przeleciał nad Niemcami i Polską, a następnie wleciał w przestrzeń Ukrainy. Ostatni kontakt z ukraińskim kontrolerem ruchu w Dniepropietrowsku około godziny 15. Romeo November Delta, Malaysian 17. O 15.20.03 lot MH17 zniknął z radarów. Na to w pełni byłam na wczasach. Na wsi, w lesie, w spokojnym otoczeniu. Nagle przeczytałam wiadomość, że został zestrzelony samolot pasażerski malezyjskich linii lotniczych nad Donbasem, że najprawdopodobniej wszyscy zginęli. Poszłam wtedy do mamy i powiedziałam, wydarzyło się coś strasznego, co zamąci obraz, co w ogóle spowoduje wielkie konsekwencje w tym, co się dzieje na Donbasie. Opowiada Anna Łabuszewska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich i dziennikarka Tygodnika Powszechnego. Po 10 latach od wypadku MH17 znamy już inną Ukrainę, ale żeby zrozumieć to całe tragiczne domino, musimy cofnąć się do centrum Kijowa i roku 2013. Rządził Wiktor Janukowycz, najpierw premier, a potem prezydent Ukrainy. Dwa razy udało mu się wyprowadzić ludzi na ulicę w masowych protestach. Fałszerstwami wyborczymi sprowokował pomarańczową rewolucję, a brakiem podpisu pod umową stowarzyszeniową z Unią Europejską – Euromajdan. Była zima 2014 roku. Trwała rewolucja godności. Janukowycz ucieka z kraju. Rosyjska flota czarnomorska na Krymie zostaje postawiona w stan gotowości. Ciężarówkami na półwysep docierają rosyjscy żołnierze. Zajmują lokalny parlament i lotnisko. Z takim wsparciem sprzyjający Moskwie urzędnicy ułatwiają Rosji zajęcie Krymu. Świat się oburza, ale Putin pije szampana. Okazja czyni złodzieja. Chwilę potem Putin dostał kolejny prezent. Prorosyjscy separatyści ogłosili część obwodów Ługańskiego i Donieckiego niezależnymi republikami ludowymi. Tuż przed wybuchem najnowszej wojny w Ukrainie Rosja uznała te republiki i zaczęła już na poważnie traktować jak swoje. Przed zestrzeleniem MH17, przed rewolucją godności, no Donbas był bardzo specyficznym miejscem na Ukrainie, dlatego że łączyły się tam gigantyczne pieniądze, wielkie fortuny oligarchiczne, z dużą biedą także, wynikającą z tego, że no, system był bardzo, bardzo nierówny, powiedzmy. Mówi Tadeusz Iwański, Ośrodek Studiów Wschodnich. No przede wszystkim to były tereny przemysłowe i poprzemysłowe. W sytuacji, kiedy to jest teren silnie uprzemysłowiony i jeszcze w czasach Związku Radzieckiego to wszystko jakoś tam działało. Niepodległa Ukraina nie była w stanie utrzymać tego przemysłu i zapewnić takiej skali programów osłonowych, środków państwowych, żeby utrzymać pracę kopalni, zakładów metalurgicznych, przemysłu wydobywczego, ciężkiego itd., itd., itd. Więc to był region z dużym bezrobociem, z dużą skalą patologii społecznych, alkoholizmem, narkomanią. Pod względem mentalności mam wrażenie, że większość ludzi po prostu dobrze wspominała czasy Związku Radzieckiego. Górnicy też cieszyli się specjalnym statusem, relatywnie dużo zarabiali. Więc była gigantyczna nostalgia za czasami sowieckimi. Nikt tam za bardzo nie piał z radości z powodu tego, że mamy niepodległe państwo. Z drugiej strony pojawiło się mnóstwo lokalnych fortun oligarchicznych, mnóstwo kombinatorów i cwaniaków, którzy w różny sposób uwłaszczali się na majątku państwowym, przejmowali go. No, gigantyczna kryminalizacja życia społecznego, porachunki bandytów. Jest nawet takie określenie na Ukrainie, ale zresztą w Rosji też, burny jedynastyje, czyli takie niespokojne lata 90., lata bezprawia i chaosu. Jest 17 lipca 2014 roku. Pola słoneczników na kontrolowanych przez Rosję terenach Ukrainy. Fragmenty samolotu MH17, szczątki pasażerów i ich bagaże spadły na terenie 20 km2. Zostały momentalnie rozkradzione.
Jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy pojawili się na miejscu, był Piotr Andrusieczko, publicysta i dziennikarz, redaktor naczelny czasopisma Ukraiński Żurnal. To jest ciężko sobie uświadomić, kiedy się nie przybędzie na samo to miejsce, gdzie znajdują się szczątki samolotu i mają świadomość, że wokół znajduje się 298 ciała osób, które przebywały na tym samolocie. Wtedy jeszcze tego 17 lipca tak to nie docierało. Nie traktowaliśmy tego jak jakieś tam wyjęte wydarzenie, tylko właśnie jakby element tego, co trwającej wojny właśnie i z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takich wojen, czyli też z tym, że często niestety właśnie giną ludzie niewinni i cywile. Piotr pracował w miejscowości Hrabowo, która po wypadku stała się centrum ratunkowym. Znajdowały się namioty służby sytuacji nadzwyczajnych. Wtedy jeszcze oni podlegali cały czas i byli w tej strukturze takiej ukraińskiej, chociaż na terytorium kontrolowanym właśnie przez Rosjan. Dojechaliśmy z Doniecka i też jakby na miejscu tak naprawdę osób cywilnych na początku ja w zasadzie w ogóle nie widziałem. Dopiero później, kiedy już poszliśmy trochę dalej i tam spotkaliśmy pierwsze mieszkańców. Natomiast tam po prostu na tym miejscu byli przede wszystkim ratownicy też z pobliskich kopalni, bo pamiętajmy, że mówimy o Donbasie, czyli właśnie tym, w którym znajduje się bardzo dużo kopalni. I oczywiście prorosyjscy bojownicy z bronią, którzy kontrolowali ten teren i oni też udzielali jakieś wypowiedzi dziennikarzom, których było już wtedy dosyć dużo. A samo miejsce? Gdzie znajdowano szczątki? Z tego, co jeszcze się zapamiętało, to oczywiście pierwsze fragmenty samolotu, które było widać na polu, te, które były w takim lepszym stanie, wypalone też połacie zboża z elementami tych spalonymi elementami samolotów, ciała w workach, dużo ciał i cały czas praca właśnie tych ratowników, którzy cały czas odnajdywali właśnie ciała czy też fragmenty. I temperatura. To lipiec, Donbas, na wschodzie Ukrainy zawsze jest gorąco, odkąd pamiętam. I ten taki zapach specyficzny, po dwóch dniach czy po półtora dniu, jakby zrozumiały zapewne dla wszystkich i przemieszany z zapachem jeszcze paliwa, takiego wypalonego paliwa lotniczego. To, co było przerażające, to bagaże, pamiętam, bagaże zbierane, ale też niektóre porozrzucane właśnie pasażerów tego samolotu, czyli jakieś walizki, jakieś torby z ubraniami, jakiś laptop rozbity, jakieś pamiątki z Amsterdamu. Kilka godzin po katastrofie na Facebooku pojawił się wpis mieszkanki miasta Torres, która chwaliła się koleżankom tak. Tuż do rzęs, z Amsterdamu, a raczej z pola. Wiecie, o co chodzi. Ubrania, sprzęt elektroniczny, który przetrwał upadek z 10 tysięcy metrów, złote łańcuszki, biżuteria. Wszystko to dzień po katastrofie można było znaleźć na targowiskach w okolicznych miasteczkach i wsiach. Tim Zlatkin, wolontariusz i niezależny dziennikarz, który w 2014 roku współpracował z brytyjskimi mediami, opisuje to tak. Wieczorem i nocą tego feralnego dnia szabrownicy byli na uboczu. Gdy tylko reporterzy wyłączyli kamery, tłum rzucił się na pole. Wyciągał wszystko. Jeden facet podjechał starym samochodem Żiguli, żeby nabrać jak najwięcej. Piotra Pogorzelskiego, byłego korespondenta Polskiego Radia w Kijowie, autora podcastu Po prostu Wschód, zapytałem, jak pamięta tamten dzień i to, czego świat nie zrobił na czas. Było to oczywiście szokiem, tak, że coś takiego doszło do takiego wydarzenia i na początku był pewien chaos, ale już wtedy byłem przyzwyczajony jednak do tego, że jeżeli ktoś kłamie w tej wojnie, to robi to strona rosyjska. I też się pojawiły już pewne jakby informacje dotyczące tego, że separatyści się pochwalili, tak, że oni zestrzelili samolot, to później jakby szybko zniknęło, bodajże to było na jednym z portali w mediach społecznościowych, ta informacja została szybko przez nich usunięta. Niemniej jednak później też się pojawiły informacje, materiały z podsłuchów świadczące o tym, że rzeczywiście oni rozmawiali o tym, że samolot został zestrzelony. Tylko co zbili samolot, grupa miniora Zajenakiewa upał. Teraz pojechali szukać i fotografować zbity samolot. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский транспортник, но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии.
jedyne, co ja mogę właściwie powiedzieć tak naprawdę, to to już się wydawało takim krokiem tych separatystów kontrolowanych przez Moskwę, że było ewidentne, że Zachód wystąpi zdecydowanie przeciwko Rosji, da większe wsparcie władzom w Kijowie i że tutaj no, prawda jest po stronie Ukrainy, czyli że to zmieni w jakiś sposób bieg tej wojny. I takie były nadzieje. Jeżeli by te działania Zachodu były już wtedy bardziej zdecydowane, być może nie mielibyśmy tej wojny na pełną skalę. Not an accident or a disaster, but an act of terrorism. Those were the words of the Ukrainian president today after a flight with 298 people on board was apparently shot down over his country. Prezydent USA Barack Obama na konferencji w Białym Domu. Now here's what we know so far. Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile that was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine. Separatyści w Donbasie wielokrotnie atakowali samoloty i helikoptery ukraińskiej armii przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi. W miesiącach poprzedzających tragedię zestrzelili albo zniszczyli na ziemi 11 samolotów. 29 maja zestrzelili helikopter Mi-8, na którego pokładzie było 14 ukraińskich dowódców i żołnierzy. Wszyscy zginęli. 6 czerwca trafili samolot AN-30, 5 ofiar. 24 czerwca śmigłowiec Mi-24, 9 ofiar. W nocy z 13 na 14 lipca separatyści zestrzelili ukraiński samolot transportowy Il-76, który podchodził do lądowania w Ługańsku. Zginęło 49 osób, wszyscy, którzy byli na pokładzie. 14 lipca trafili AN-26. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Co ważne, maszyna została zestrzelona na wysokości 6,5 tysiąca metrów. Była poza zasięgiem ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych. Ukraińcy sugerowali, że za zestrzeleniem stoi Rosja, bo tylko jej armia miała tam systemy przeciwlotnicze o takim zasięgu. Rosja odpowiadała, że to nie jej terytorium. 3 dni później doszło do zestrzelenia samolotu MH17. Anna Łabuszewska, Tygodnik Powszechny. Ruszyła machina dezinformacyjna. Pojawiły się informacje wskazujące ukraińskie autorstwo tego zestrzelenia samolotu. Gadające głowy w rosyjskich mediach, zwłaszcza w telewizji, zaczęły się pojawiać i mówić o tym, że Ukraina dokonała zbrodni. Później te wątki się powtarzały cały czas. Podawano w wątpliwość wszystko, cokolwiek udało się wyjaśnić i niezależnym dziennikarzom, i potem podczas śledztwa i procesu, który odbywał się w Niderlandach. Przetrenowano taki scenariusz, który potem się przydawał przy wielu innych wątkach niekorzystnych dla Rosji. Wypuszczono w eter taki szum informacyjny, wzajemnie wykluczające się wersje. Przedstawiano jakichś rzekomych świadków wydarzeń. Uruchomiono fabrykę troli. W mediach społecznościowych pojawiły się miliony, dosłownie miliony informacji, które zamazywały obraz winy Rosji. I rosyjska telewizja tłoczyła widzom do głów, że nie wszystko jest jasne, to strona ukraińska ponosi odpowiedzialność. Putin zabierał głos, mówił o tym, że za to, co się dzieje na terytorium Ukrainy, ponoszą winę władze ukraińskie i wypierał się jakichkolwiek związków Rosji z tym wydarzeniem tragicznym. Piotr Pogorzelski, autor podcastu Po prostu Wschód. To był szok. Nikt się nie spodziewał, że taka tragedia może mieć miejsce, bo wcześniej rzeczywiście były informacje o zestrzeliwanych samolotach wojskowych, ale nikt nie sądził, że dojdzie do czegoś takiego jak zestrzelenie samolotu cywilnego i to jeszcze z obywatelami państw zachodnich. Oczekiwano zdecydowanej reakcji Zachodu i także wydaje mi się, że był pewien taki strach, że nam nie uwierzą, tak? Że nie uwierzą, że to jednak nie my, ale myślę, że ta liczba dowodów, która została przedstawiona przez stronę ukraińską, zdecydowanie to przykryła. To nie było usprawiedliwienie tej tragedii i
jeżeli Rosjanie przeprowadzają ogromną jednak operację w postaci sprowadzenia tego systemu Buk, no to jednak oni odpowiadają za to, co się dzieje. I sądzę, że też Rosjanie bardzo się pognębili tym swoją polityką informacyjną po tej tragedii. Liczba produkowanych przez nich dezinformacji była tak duża, że ona nie spowodowała zamieszania, ale wręcz rzucenie. Zachód szybko wrócił do relacji z Rosją na zasadzie business as usual. Niecały rok po zestrzeleniu samolotu podpisano umowę na budowę Nord Stream 2, gazociągu z Rosji do Niemiec, biegnącego przez Morze Bałtyckie. W 2018 roku w Rosji odbył się mundial. Rosji w dużej mierze udało się przejść suchą nogą przez to wydarzenie. Nie została ona ukarana ani w sensie prawnym do końca i zgodnie z, jakby ze skalą tej zbrodni, ani nie została ukarana politycznie czy też gospodarczo. Mówi Tadeusz Iwański, Ośrodek Studiów Wschodnich. Oczywiście świat się oburzył, oczywiście w większości przyjął narrację ukraińską, tą jakby bardziej prawdziwą, że winna jest Rosja, ale to się nie przełożyło w takiej mierze, w jakiej by zasługiwało na Ukrainie Rosji. Świat, przede wszystkim biznes, chcieli zapomnieć o tym przykrym wydarzeniu i wrócić do business as usual. Świat zachodni doszedł do wniosku, że nie ma co kruszyć kopii o paręset osób, które zginęło, dlatego że większe interesy są w perspektywie i po prostu trzeba na to przymknąć oko. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Nie powinniśmy nie doceniać Federacji Rosyjskiej. Proszę pamiętać, że tuż w zasadzie po, już kilka minut po tej tragedii, środki masowego przekazu sterowane przez Kreml rozwinęły bardzo szeroką akcję propagandową, której celem było społeczeństwo zachodnie. Władimir Putin podczas niesławnego wywiadu dla amerykańskiego reżysera Olivera Stone'a stwierdził właśnie, że to dwa myśliwce ukraińskie strąciły malezyjski samolot. Takie nieprawdziwe informacje były rozpowszechniane właściwie na wszelkie sposoby. Rosja przeprowadzała prawdziwą akcję propagandową, właściwie kampanię dezinformacyjną związaną właśnie z tą tragedią. Więc na początku Zachód miał duży problem z tym, żeby poradzić sobie z tą masą dezinformacji kolportowaną przez Kreml. Piotr Pogorzelski, autor podcastu Po prostu Wschód. Mi się wydawało, że jeżeli już jest katastrofa malezyjskich linii, w której giną obywatele państw także Unii Europejskiej, to będziemy mieć jakąś zdecydowane działanie ze strony Zachodu, a no jakieś tam działania były, potępienia, te tak zwane deep concerny, duże zaniepokojenie, ale to wydarzenie, które było bardzo tragiczne, nie przyniosło takich rozwiązań, które mogły jakoś pokierować tę wojnę na inny kierunek. Nikt na pokładzie lotu MH17 nie mógł nawet podejrzewać, że ich spokojny dotąd lot za chwilę zamieni się w jedną z najgorszych katastrof lotniczych. Maciej Lasek, inżynier, pilot, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Holendrzy na początku byli w ogóle zaskoczeni, że do nich się zwrócono z tym badaniem, bo to było olbrzymie wyzwanie. Dostęp do tego wraku, czy do części tego wraku był utrudniony. Pamiętam, że koledzy z holenderskiej komisji, którzy przyjechali na miejsce przez chyba 3 czy 4 tygodnie w ogóle nie mogli dojechać na to miejsce. W końcu udało się przede wszystkim pozyskać czarne skrzynki z tego samolotu. No i udało się też podpisać takie porozumienie, że można było te części wraku ściągnąć i oczywiście ciała ofiar. No i potem te badanie, które Holendrzy prowadzili, było badaniem dość drobiazgowym. Co ciekawsze, była przeprowadzona rekonstrukcja 3D tego samolotu. Głowica bojowa, wystrzelona 10 kilometrów niżej, w ukraińskiej wsi eksplodowała metr od kokpitu samolotu. W tej sekundzie setki odłamków rakiety przebiło kadłub i błyskawicznie zabiło dwóch pilotów i jednego członka załogi. Nie było wezwania Mayday, ani jakiejkolwiek próby manewru. Rejestrator rozmów w kokpicie zatrzymał się nagle, w miejscu uderzenia rakiety. Eksplozja spowodowała, że kokpit natychmiast oderwał się od samolotu. Reszta leciała dalej przez ponad 8 kilometrów. Następnie rozpadała się na dalsze części. Środkowa część po uderzeniu w ziemię zatrzymała się do góry nogami. Części wraku zapaliły się.
Trwało to maksymalnie 1,5 minuty. Szczątki samolotu były rozrzucone na powierzchni ponad 20 km². Po wybuchu i oddzieleniu kokpitu od reszty, pasażerowie byli narażeni na ekstremalne warunki panujące w kabinie. Gwałtowna zmiana prędkości, zmniejszenie zawartości tlenu, ekstremalne zimno i powietrze przepływające przez kabinę, latające obiekty oraz bardzo szybkie opadanie. To była błyskawiczna śmierć. Według raportu ludzie ledwie byli w stanie zrozumieć sytuację, w której się nagle znaleźli. Bardzo często oględziny szczątków, analiza zapisów czarnych skrzynek, które rejestrują już nie dziesiątki, ale tysiące parametrów w czasie lotu, czyli również zapisów dźwięków czy głosów w kabinie. To jest bardzo duża pomoc i w dużym zakresie zawęża ten obszar, w którym szuka się przyczyn. Tutaj no, było to czarno na białym. Fragmenty tej rakiety poraziły również pasażerów i załogę tego samolotu. W holenderskim raporcie potwierdzono, że samolot pasażerski MH17 został zastrzelony przy użyciu wyrzutni rakiet Buk, systemu produkcji rosyjskiej. Śledczy doszli do tego wniosku, analizując najdrobniejsze szczegóły. Rejestratory rozmów w kokpicie zapisały dźwięk trwający 2,3 milisekundy, zanim system przestał działać. Dzięki triangulacji sygnału eksperci byli w stanie wykazać, że pochodzi spoza samolotu. Do ich wniosków posłużyły także fragmenty w kształcie motyla znalezione w ciałach członków załogi samolotu, które pasowały do rakiety 9N314M wystrzelonej w ramach systemu Buk. Holenderski zespół, który sporządził raport, oparł swój wniosek także na pozostałościach materiałów wybuchowych i farbie znalezionych na niektórych fragmentach. Międzynarodowe śledztwo wykazało, że system rakietowy Buk należał do 53. Brygady Rakiet Przeciwlotniczych i że został przewieziony na Ukrainę z rosyjskiej bazy wojskowej w pobliżu miasta Kursk i wrócił tam po zestrzeleniu samolotu. Ten raport był rzeczywiście bardzo drobiazgowo zrobiony. Osobno śledztwo prowadzone, które miało wskazać czy potwierdzić, w której to jednostki ta rakieta z tego systemu Buk była wystrzelona. Bardzo profesjonalny kawał pracy. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. No jest to gotowy materiał filmu sensacyjnego i mam wrażenie, że również z elementami czarnego humoru. Dowody na to zostały pozyskane dzięki no, takiej koronkowej akcji służb specjalnych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W ramach tej akcji przechwycono jednego ze świadków i uczestników wystrzelenia rakiety, która strąciła ten malezyjski samolot. Ta osoba to Wołodymyr Cemach, który był uczestnikiem działań wojennych właśnie na Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów. Jego przechwycenie udało się dokonać poprzez akcję, która przez kilka miesięcy operowała na terenie okupowanym przez Rosjan i za sprawą wywiadu, którego ten człowiek udzielił jednej z propagandowych telewizji rosyjskich, właśnie stwierdził, że widział, jak doszło do tego zastrzelenia i on sam brał udział w ukrywaniu członków załogi tego systemu Buk, który zastrzelił samolot. Po tym wywiadzie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy podjęły decyzję o przeprowadzeniu akcji przechwycenia tego człowieka. W takiej kilkumiesięcznej akcji służb specjalnych udało się wykraść go z terenu okupowanego przez Rosjan do Kijowa. Ten człowiek spędził kilka miesięcy w ukraińskim więzieniu, gdzie był przesłuchiwany, w tym również, co bardzo istotne, przez holenderskich prokuratorów i dzięki jego zeznaniom, jak możemy się domyślać, zostało wykrytych spraw, które świadczyły o zaangażowaniu bezpośrednim armii rosyjskiej. Kreml mógł o tym wiedzieć? Dzięki zeznaniom tego świadka, ale również przechwyceniu rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez osoby, które kurowały ruch i działania rosyjskich żołnierzy na terenie Donbasu, udało się ustalić właśnie bezpośrednie zaangażowanie wojska rosyjskiego. Nie tylko żołnierzy, nie tylko oddziałów regularnej armii rosyjskiej, ale również wysoko postawionych wojskowych rosyjskich, w tym samego ministra obrony Siergieja Szojgu, ale również politycznych doradców, w tym Władysława Surkowa, bliskiego współpracownika wówczas prezydenta Władimira Putina. W
swoim raporcie holenderska Rada Bezpieczeństwa oceniła, że latem 2014 roku władze Ukrainy powinny były zapobiegawczo zamknąć przestrzeń powietrzną nad wschodnią częścią kraju. Trwały tam walki prorosyjskich separatystów i ukraińskiej armii. 61 linii lotniczych, które latały nad wojennym obszarem, powinno było brać pod uwagę potencjalne zagrożenie. Eksperci po fakcie zalecili zmianę międzynarodowych przepisów lotniczych. Maciej Lasek, inżynier, pilot, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Nikomu przez myśl nie przeszło, że może dojść do takiej sytuacji. I oczywiście to niebo powinno być wcześniej zamknięte, ale nam łatwo jest to mówić po fakcie. Co ciekawsze, chyba następnego dnia czy dwa dni później po tej tragedii samolot tureckich linii lotniczych przelatywał dokładnie nad tym obszarem. Więc widać, że bardzo często nie dociera do nas, że może dojść do takiej tragedii. Jak brutalnie to nie zabrzmi, lotnictwo to ten rodzaj transportu, który najwięcej uczy się na błędach. No ale żeby się na nich uczyć, to też niestety gdzieś te błędy muszą być popełnione. Szacujemy ryzyka, oczywiście jednym z elementów wykładów zawsze jest, że staramy się ocenić, jaki jest akceptowalny poziom ryzyka dla wykonania operacji lotniczych. No i tu ktoś tego nie doszacował. W 2020 roku holenderski rząd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o uznanie odpowiedzialności Rosji za śmierć 298 pasażerów i członków załogi Boeinga 777, a także za odmowę przeprowadzenia właściwego śledztwa w tej sprawie. Proces dalej trwa, ale nawet jeżeli zapadnie wyrok, nie ma szans na jego wykonanie. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, tej ostatniej, Rosja przyjęła ustawę odmawiającą wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W 2022 roku, po trwającym 2 lata procesie, holenderski sąd skazał zaocznie 2 Rosjan i prorosyjskiego Ukraińca za morderstwo oraz za rolę w transporcie rakiety. Skazano ich na dożywocie. Są jednak wolni, bo Rosja odmówiła ich wydania. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Czy osoby skazane przez sąd w Holandii poniosą kiedykolwiek konsekwencje? Oczywiście musimy wyrazić pewien daleko idący sceptycyzm wobec perspektywy pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności, do tego, żeby odbyły wyrok związany z ich rolą w zestrzeleniu samolotu. Czołowa osoba, która była wówczas odpowiedzialna za koordynację działań oddziałów rosyjskich operujących na wschodzie Ukrainy, jest więziony przez reżim Władimira Putina. Poza tym pozostała dwójka, czyli Siergiej Dubiński i Oleg Płatow, to też osoby, które dysponują zapewne istotną informacją na temat tegoż zaangażowania rosyjskiej armii, więc dopóki trwa reżim Władimira Putina, nie możemy oczekiwać na to, żeby te osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności i stanęły przed Trybunałem Karnym w Hadze. Czy Rosja się kiedyś zatrzyma? Jakim jest krajem po 10 latach od tej tragedii? Federacja Rosyjska to kraj dzisiaj znajdujący się, mam wrażenie, na takiej równi pochyłej, z którego stacza się gdzieś w kierunku totalitaryzmu. Monopol na przekaz informacyjny Kremla w przestrzeni medialnej Federacji Rosyjskiej jest całkowite. Sterowanie opinią publiczną przez Putina i jego współpracowników jest niezwykle ułatwiony. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby jakiekolwiek informacje na temat chociażby prawdy o udziale regularnej armii rosyjskiej w wojnie na wschodzie Ukrainy, na Donbasie i udziale jednostek rosyjskich w zestrzeleniu malezyjskiego samolotu kiedykolwiek wyszła na jaw. Ja sam odczuwam dość daleko idący sceptycyzm, jeśli chodzi o perspektywy jakichkolwiek zmian polityczno-społecznych Federacji Rosyjskiej. To nie tylko ze względu na charakter nieomal totalitarnego państwa rosyjskiego, ale to również wydaje mi się przez ukształtowanie mentalne prowadzone właściwie od pokoleń. Moskwa stanowczo zaprzecza jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ojciec Quina Sanchmana, 18-letniego pasażera MH17, który marzył, żeby być najmłodszym w historii CEO, powiedział w wywiadzie, że nie liczy na wiele. Chcę usłyszeć od Rosji proste przepraszam. To była audycja 360 stopni. Redakcja, sprawdzenie faktów, wydanie, rozmowy z gośćmi. Agnieszka Szypielewicz, Voice House. Narracja, Jarosław Kuźniar. Wydawca, Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie,
Wojciech Sławacki, Voice House.